tramwaje na Jana Pawła z nową trasą oraz wydłużenie budowy zajezdni Annopol, czy oficjalne otwarcie linii kolejowej do Zegrza o 5 nad ranem. W nocy metro nie śpi, metro szlifuje. I plac na Rozdrożu, trochę na okrągło do autobusów. O tym nie tylko w sobotę, 10 czerwca, w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, czym Awiznosz. I zapraszam Was już teraz na to poranne wydanie z Mniejsza z tym. Nie bez powodu widzimy się dzisiaj tak wcześnie rano, ponieważ jest trochę informacji ważnych oraz najważniejsza o tym, że jutro rano, około 5 nad ranem, będzie live, ale do tego za chwilę przejdziemy. Bo najpierw po kolei, od wind, awary wind na stacjach metra. Po pierwsze, plac Wilsona, Świętokrzyska, metro Zacisze, Imielin, Centrum, Racławicka. To stacja metra, gdzie nie działa co najmniej jedna winda i stacja metra Marymont, gdzie aktualnie trwa modernizacja. Tymczasem na Jana Pawła będzie nowa trasa tramwajowa. No dobra, nowa to może niekoniecznie. Jest już tam trasa tramwajowa, ale będzie przebudowana w latach 2028-2029. To czemu Wam mówię o tym już teraz? Bo najpierw trzeba tą całą trasę zaprojektować. Tak będzie to oczywiście. Głównie chodzi oczywiście o wymianę torowiska, zrobienie zielonego torowiska, poprawę układu drogowego, nowe ścieżki rowerowe, drzewka i tak dalej. Natomiast będzie to realizowane etapami i dobudowa nowych też tras tramwajowych, właściwie nowych torów i do zjazdów, tak aby tramwaje mogły lepiej i szybciej jeździć na całej trasie w ramach zielonej trwali. Aj, przepraszam. O czym mówię, jeżeli chodzi o nowe torowisko, już Wam pokazuję i na jakim odcinku to będzie budowane. Może od tego zaczniemy w sumie. Pierwszy odcinek jest dosyć prosty w miarę, bezpośrednio na Jana Pawła do ulicy Stawki, do tego miejsca, od tamtej strony. Kolejny odcinek to będzie bezpośrednio Stawki, Rondo Całe Babka, czyli Rondo Radosława. I kolejny odcinek to jest Rondo Radosława, bezpośrednio do placu Grunwaldzkiego. No i teraz tak, jakie są najważniejsze zmiany? To organizacja przystanków tak, aby skrzyżowania, przystanki tramwaje były za skrzyżowaniami, bo dzięki temu tramwaje mogą jeździć lepiej na zielonej fali. Wyrobienie ścieżki rowerowej po dwóch stronach ulicy. No i tak, na samym rondzie Radosława będą dwa nowe elementy tramwajowe, jeżeli chodzi o torowisko. Po pierwsze, możliwość bezpośrednio dla tramwaju wjazdu z ulicy Okopowej w Jana Pawła II w jednym kierunku, w drugim kierunku jest to niemożliwe do zrealizowania ze względu na układ torowy, brak miejsca i ustawienie iglic, po prostu rozjazdy byłyby w miejscu iglic i to tak nie do końca wychodzi. Dałoby się to zrobić tak samo jak jest na przystanku Okopowa, ale domyślam się, że trochę to za drogie już jest na aktualne standardy. Na przystanku Okopowa, jeśli ktoś z Was nie wie, rozjazdy są bezpośrednio, jeżeli znajdę, o właśnie w tym miejscu, rozjazdy tramwajowe są bezpośrednio przed samym skrzyżowaniem, mniej więcej w tym miejscu. Tramwaje rozjeżdżają się na poszczególne szyny, a dalej już tylko wyłącznie skręcają. Tutaj nie ma żadnych rozjazdów, w tym miejscu są tylko wyłącznie zjazdy. Więc taka ciekawostka, dałoby się w teorii w ten sposób to zrobić tutaj, ale to mocno podnosi koszty, jakby tramwaje i tak tylko wyłącznie chcą to zrobić w ramach jakichś tam objazdów, jeżeli byłoby potrzeba do zrobienia takiej pętli. Ale raczej takiej opcji i potrzeby nie będzie, chociaż mimo wszystko szkoda, że nie dało się tego zrobić teraz od razu, że w dwóch kierunkach, bo robienie w jednym kierunku jakiejś trasy tramwajowej, no umówmy się, ile mamy linii tramwajowych, tutaj jadą w jednym kierunku po jakimś odcinku trasy. Etka 23, to da więcej linii tramwajowych, które jeżdżą w jednym kierunku, no 36 tam można jakiś odcinku. Ale głównie to są linie okazyjne, bądź trasy, gdzie faktycznie linia jest tramwajowa jednokierunkowa. A tutaj to dosyć mocno by mi utrudniło organizację nowych tras tramwajowych i też mieszkańcy raczej lubią jeździć, żeby tramwaj jeździł w dwóch kierunkach na tej samej trasie, a nie żeby jakieś pętelki robił, nie wiadomo co.
Ale dobra, mniejsza z tym. Tutaj będzie to wybudowane, ten łącznik oraz łącznik jeszcze drugi bezpośrednio, bardzo potrzebny, o tym wszyscy wiemy, z budową nowego przystanku tramwajowego w tym miejscu obok galerii handlowej. To znaczy, tramwaje stąd będą wyjeżdżać z bok, tutaj bliżej właśnie po stronie zachodniej i następnie będą mogły tutaj specjalnym torem wydzielonym pojechać bezpośrednio na Okopową. Pozostały tor będzie w kierunku skrętu bezpośrednio na Most Gdański i dalej na Jana Pawła II. Dalej jest też planowany rozjazd i specjalny tor, tak samo tutaj jeżeli chodzi o na Władysława wjazd Broniewskiego. Będzie osobny tor na wjazd na Władysława Broniewskiego i w kierunku Marymontu i możliwość wybudowania w przyszłości trasy tramwajowej tutaj właśnie w takiej relacji łączącej właśnie Władysława Broniewskiego z trasą w kierunku metra Marymont. Szkoda tylko wyłącznie, że to jest tylko wyłącznie pozostawienie rezerwy na tę inwestycję, a nie od razu budowa, bo jakby po co to zrobić nam rezerwę, można to zrobić wszystko na raz. Przydałoby się nie robić rezerw, tylko robić inwestycje faktycznie po kolei. Wiem, droższe i w ogóle, ale rezerwy są często bardzo długo odkładane w przyszłości, a czasami są dosyć mocno potrzebne. A możliwość planowania nowych tras tramwajowych nawet na okrągło lub w trakcie objazdów, kiedy są jakieś strajki lub protesty, ewentualnie jakieś inne wydarzenia w Warszawie, bardzo jest przydatne, a chyba zatem to dobrze wie, więc może by wykorzystywali tę rezerwę od razu. A jak to dokładnie wygląda? Tak wygląda ta rezerwa, którą tutaj właśnie wam powiedziałem. Tak ona ma być przygotowane. A same rondo Babka, czyli rondo Radosława, w ten sposób ma być, jeżeli chodzi o układ torowy. Tutaj, jak widzicie, jest ta jedna trasa w jednym kierunku i tutaj bezpośredni wyjazd, tu jest Arkadia, jak ktoś to z was nie wiedział, bezpośredni wyjazd w kierunku Okopowej bez zjazdów, tak aby tramwaje mogły tutaj na spokojnie wyjechać jeden i drugi obok siebie. No i tutaj oczywiście na stawki też zmiana tego nic ruchu, też będą jakieś tam wspólne przystanki, autobus, tramwaj i tak dalej. No w dużym skrócie, cuda nie widy, na razie będzie projektowanie, a jak się skończy projektowanie, to później będzie nadzór inwestorski i budowa, ale tak jak powiedziałem, budowa to lata naprawdę, naprawdę przyszłe, 2028-2029. Tymczasem zajezdnia Nopol, no buduje się, a coś jeszcze więcej? Buduje się dłużej. Może nie jakoś dużo wydłużyli inwestycje, ale na razie zakończenie zostało zmienione z aktualnego terminu na 20 kwietnia 2024 roku, czyli mniej więcej o 2 miesiące opóźnili względem tego, co było wcześniej zaplanowane. To nie jest jakaś duża różnica, no ale zawsze coś jest. I taka zmiana właśnie tutaj jest zrealizowana, więc możecie się spodziewać, że troszeczkę dłużej będzie ta inwestycja realizowana. No i oczywiście jest trochę dokapitalizowana cała inwestycja do 670 milionów złotych zamiast tego, co było wcześniej. Także trochę się tutaj zmieniło, to był aneks do umowy i taka ciekawostka, transport publiczny z tego, co nie ma jeszcze o tym chyba nie pisał, o tym będzie za chwilę informacja. Lecimy dalej, czyli wakacyjna zmiana rozkładowa w pociągach. Dużo się będzie dziać w wakacje, między innymi zamknięcie średnicy. Jakieś inne tam jeszcze budowy na Warszawie Zachodniej na przykład. Tak, to będą duże wydarzenia, bardzo duże wydarzenia. Za chwilę o WKC powiem, bo tam też się trochę będzie zmieniać. Ale tak, po kolei. Najpierw S1, po zakończeniu weekendu, kiedy już LK7 będzie już normalnie przejezdne, no to będzie jeździć właściwie w normalnej relacji, czyli mniej więcej od FOC Pruszków z możliwością kursów skróconych. No i oczywiście S10 będzie już kursować w relacji od FOC Warszawa Wschodnia lub Centralna. Następnie S2 będzie też trochę inaczej jeździć, głównie z Sulejowej Miłosnej na Warszawa Aleje Zimskie przez całe wakacje, ale będą też możliwe relacje bezpośrednie w ramach S20 Sulejowej Miłosna Warszawa Wschodnia. S3, no tu się trochę będzie więcej działo, bo oczywiście S3 świętuje to, że będzie dojeździć nagle ponownie do Radzymina. Już kiedyś tam jeździła, no ale będzie jeździć do Radzymina. Oczywiście nie każdy kurs, większość będzie jeździć do Legionowa bezpośrednio, część będzie jechać dalej do Radzymina, no i do lotniska Chopina. Z tym, że też będą możliwości i specjalne kursy do Warszawa Powązki bądź do Warszawa Raków, jak dobrze pamiętam, Rakowiec. Do Warszawa Rakowiec będą też możliwe właśnie takie specjalne kursy pociągów. Warszawa Rakowiec będzie bardziej znana dla linii S40, bo S40 będzie jeździć tylko do Warszawa Rakowiec, czyli do tramwaju i dalej z powrotem do Piaseczna. Nie będę mówić, że ta linia raczej nie będzie jakoś mocno popularna przez to, bo S40 jeszcze bardziej obciąć. No co ja poradzę. Przynajmniej będzie może jeździć dzięki temu SKM-kę na tej relacji Warszawa Raków Piaseczna co 30 minut.
ale z tego co wiem, SKM-ki i tak nie są jakoś nie wiadomo jak wykorzystywane przez te opóźnienia i różne problemy. Więc no niedługo może to się zmieni, żeby faktycznie to lepiej funkcjonowało. Samo S4 będzie jeździć już oczywiście pomiędzy Zegrzem Południowym, no i Piasecznym, ale też nie w każdej relacji. Nie każdy pociąg w weekendy czy w tygodniu będzie jeździć na tej całej oczywiście trasie. Będzie też część pociągów skróconych na poszczególne stacje, tam Legionowo, Legionowo przystanek ten miałem, Legionowo, Piaseczno i jeszcze parę innych kursów, także możecie się spodziewać, że po prostu nie wszystkie pociągi jeżdżą w pełnej relacji, ale tak jak zawsze ze skrajankami było, dużo pociągu będzie jeździć mimo wszystko. Lecimy dalej, czyli WKTK. WKTK też się zmienia, nie do poznania. Oczywiście w Grodzisku Mazowieckim dalej trwa budowa drugiego toru i to będzie trwało mniej więcej do 16 lipca. Będą utrudnienia tam, czyli właśnie w ciągu dnia są utrudnienia od 9 do 16 jest komunikacja zastępcza. Natomiast bezpośrednio od 25 czerwca się zaczynają inne utrudnienia, konkretnie Warszawa Zachodnia. Czyli WKTK będzie jeździć na odcinku Warszawa Reduta Ordona, Warszawa Śródmieście WKD po jednym torze wahadłowo w dwóch kierunkach. No, oczywiście się to będzie wiązać z ograniczeniem pociągów, mniejszą przepustowością, ale tu będzie mimo wszystko pozostawiony tor po tor pierwszy, czyli jak dobrze pamiętam po stronie południowej, Warszawy Zachodniej będzie zamknięty z użytkowania i tam będą prace realizowane przy budowie Warszawy Zachodniej. W drugim etapie, czyli od 17 lipca do bezpośrednio końca wakacji właściwie będą większe zabawy, bo od 2 września, czyli do soboty, będzie zamknięty ogólnie ten cały odcinek ponownie na cały okres, z tym, że nie tylko łącznie z dwóch odcinków, bo w Grodzisku Mazowieckim już takich utrudnień nie będzie. No i tak to będzie realizowane, a w międzyczasie, po cichu, Zegrze nam tutaj pokazuje, że już się zaczyna impreza. Dokładnie, 29 lat i ponownie pociągi dotarły do Zegrza, Zegrze Południowego dokładnie. SKM-ka już tam jeździła, już robiła testy i były nawet przejazd dla mediów, szkoda, że nie zaprosili. Natomiast mniejsza z tym, bo najważniejsze jest to, kiedy będzie pierwszy kurs. Pierwszy kurs jest z Zegrza Południowego do Piaseczna. Kolejny kurs bezpośrednio od Warszawy Zachodniej, peron 9, do Zegrza Południowego dojedzie tam. I to będzie drugi pociąg tego dnia, który będzie mógł tam z pasażerami się pojawić. Co ważne, ja oczywiście będę przy tym pierwszym pociągu, choć nie jest on, nie może tam dojechać z pasażerami, bo to jest tylko łącznie przejazd techniczny i on się tam się pojawi o jakiejś wielkości w nocy, więc ważne jest to, żebyście może byli, chociaż na live'ie. Bo domyślam się, że nikt o 5.17 chyba jest dokładnie ten odjazd pociągu, nikt się tam nie pojawi, biorąc pod uwagę, że tam jeżeli ktoś nie mieszka, to dojazd jest, no, transportem indywidualnym, jak to ładnie powiem. Ja tam się jakoś dostanę. Natomiast tak, o 5.17 ruszy pierwszy pociąg z Zegrza Południowego i następnie kilkanaście minut później przyjdzie już pociąg bezpośrednio z Piaseczna, jak dobrze pamiętam. Więc ja oczywiście się pojawię, będzie transmisja na żywo, transmisja live się zacznie około 5.10, link do live'u macie teraz w opisie, możecie sobie ustawić przypomnienie. Zapraszam oczywiście, zapis live'a później dla Was będzie dostępny, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak przyjechał pierwszy pociąg z pasażerami już faktycznie dla ludzi, a nie dla mediów, więc będziecie tam mogli to wszystko zobaczyć. Ja będę podczas dwóch kursów, czyli podczas pierwszego odjazdu pociągu i podczas pierwszego przyjazdu pociągu i później już sobie skromnie pojadę do domu i się prześpię. Więc zapraszam serdecznie do oglądania na taki poranny, mocno poranny live'ik z Zegrza i z Mazowieckich Inwestycji. Co ważne, nie tylko i wyłącznie wakacje zmieniają Warszawę, ale również cały rozkład PKP. I między innymi do Zakopanego już od 22 czerwca będziemy mogli dojechać. Nigdzie nie piszą o stacji tymczasowej, więc domyślam się, że faktycznie do Zakopanego dojedziemy do Zakopanego. No to taka ciekawostka, że już faktycznie. No i tam jakieś dwa nowe przystanki są już oddane do użytku. O tym powiem, jak dojedę do Zakopanego. Kiedy to będzie? Nie powiem Wam szczerze, bo nie mam żadnego pojęcia, kiedy będę mieć czas i chęci, żeby jechać do Zakopanego. Tymczasem w nocy w metrze trochę się dzieje, mianowicie iskierki lecą. Konkretnie chodzi o szlifowanie. Szlifowanie szyn. Jak zawsze w nocy metro robi tego typu rzeczy w przetwach technicznych i przez najbliższe jeszcze noce to będzie realizowane. Metro szlifuje szyny, aby mogły dalej dobrze służyć
na kolejne lata i był bezpieczny ruch w tunelach metra. Następnie ciekawostka, czyli plac centralny, początek nowego placu centralnego się rozpoczyna. Tak będzie wyglądać, budowa będzie trwać no, dłuższą chwilę, skończy się mniej więcej przed wyborami. Ja o tej inwestycji niedługo rozpocznę film i całą serię w ramach warszawskich inwestycji. Poczekajcie jeszcze chwilę, wtedy trochę więcej powiem. No dosyć ładnie ma to wyglądać, nie chodzi mi o drzewka, tylko o zarys starych kamienic i starych ulic, więc zobaczymy jak to faktycznie wyjdzie ostatecznie. I to, że faktycznie tu nie będzie już miejsc dla samochodów, żeby parkowali, no będzie to dużo lepiej wyglądać. W centrum Warszawy to będzie dużo lepiej wyglądać. Chociaż takie jedno miejsce mamy obok Warsów, które jest z całym parkingiem. Pięknie to wygląda w całym centrum Warszawy. Natomiast nie pięknie wyglądają nielegalne reklamy i znikają. Bardzo dobrze. ZDM jak zawsze likwiduje. W maju było też trochę tych nielegalnych reklam. Było skontrolowanych 996 reklam. Zostało usuniętych 61 nielegalnych i nieprzepisowych nośników. Tu mamy jakiś jeden wielki billboard, który się tutaj znajdował, proszę bardzo, na jednym z bloków. ZDM oczywiście szybko go zadekwilował. No i podobnie było w innych miejscach, gdzie ZDM się pojawił. Jeden tutaj, proszę bardzo, stał na froncie, było ładnie zielony, ZDM na szczęście to wszystko zakopał. No i z drugiej strony dwa billboardy bezpośrednio tutaj już się zakleszczyły, nawet widać, że był już kiedyś jeden stary, może też go ZDM kiedyś już zlikwidował. Na szczęście wszystko zostało usunięte i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Dalej ciekawostka, że Warszawa Zachodnia również cały czas nie wychodzi z tunelu Piłsudskiego tysiąclecia. Teraz będą wyłączenia mniej więcej po miesiąc na kolej na każdą nawę. Najpierw nawa pieszo-rowerowa. Ruch dla pieszych i rowerzystów i dla samochodów mniej więcej jest taki sam. W sensie tyle samo pasów, tyle samo możliwości przejazdu, z tym, że samochody po prostu będą jedną nawą jeździć w trochę węższej możliwości, że tak to powiem. W tej nawie środkowej, gdzie się wyjeżdżało z tunelu, będzie się jechać teraz w dwa pasy, a w tej nawie, gdzie z tej części wschodniej będzie jeden pas dla samochodów i część dla pieszych i rowerzystów, aby mogli na spokojnie przemierzać ten bardzo ważny szlak komunikacyjny dla pieszych i rowerzystów. I tak będzie przez najbliższy miesiąc. Tymczasem plac na Zdrożu, no, przebudowa się zaczyna dosyć mocno. Ja już zaczynam odczuwać tę faktycznie budowę jeżdżąc tędy na monocyklu. No i możemy to zobaczyć również na schodach, a właściwie ich braku. Stare schody zostają właściwie zamknięte całkowicie i możemy zobaczyć to właśnie w tym miejscu. Zostają zamykane stare zejścia na przystanki autobusowe. Przystanki autobusowe też są przesunięte. Jeden tutaj w kierunku Mostu Łazienkowskiego jest przesunięty bliżej Mostu Łazienkowskiego, a drugi jest wykopany całkowicie w kierunku bliżej metra Politechniki w kierunku Wareńskiego. Dosyć mocno go przerzucili, bo przecież stary był tutaj. Teraz trzeba przejść pod całym wiaduktem. Nie będę ukrywać, że dosyć długa droga do chodzenia ze specjalnymi schodami jeszcze tymczasowymi. Tu po drugiej stronie jest dużo lepiej, bo są schody już tutaj były do przystanku, który tutaj nie jest wykorzystywany. I jest specjalne tymczasowe przejście dla pieszych, a tutaj nie dość, że są specjalne schody, specjalne przejście dla pieszych, to jeszcze jest specjalne jezdnią, która jest niewykorzystywana na drugą stronę. Trochę to pogmatwane i trochę daleko od tego chodzenia, znaczy dużo tego chodzenia. No ale no cóż, tak żeby to poustawiali, to tak jest. A w międzyczasie chcę, żeby było cały czas dużo autobusów, a właściwie tyle, ile potrzebują. No i Mobilis prawdopodobnie, z tym się kończy umowa, będzie po prostu ponownie przedłużona, że tak to powiem. Tylko i wyłącznie on wystartował w przetargu na wykorzystywanie autobusów, które już były, czyli po prostu używanych. Właściwie się nic nie zmienia w tej umowie, jak to było wcześniej, na kolejne ładne kilka lat do 2027 roku, z możliwością oczywiście też przedłużenia o kolejne maksymalne 37 miesięcy. Także będzie stała kontynuacja najprawdopodobniej autobusowa i jest też możliwość oczywiście rozbudowy i tych autobusów o kolejne autobusy z możliwością kolejnych wozokilometrów. Kolejna informacja już na sam koniec, prawie że, no właściwie na koniec. Co z parkingami po plus R? No nie ma ich i zastępem o tym wie. I mamy właściwie trzy typy parkingów po plus R, które mogą się pojawić w najbliższym czasie. Metro Brudno, Metro Lazurowa i Metro Karolin. To są trzy P plus R, które są planowane przez Zarząd Transportu Miejskiego do realizacji. O winnicy nikt nie mówi w skrócie. I one są planowane, ale nie ma pieniędzy. Są robione wszelkiego rodzaju prace dokumentacyjne, koncepcyjne, aby pozyskać środki na przykład ze środków Unii Europejskiej na prace projektowe i budowlane już bezpośrednio.
No zobaczymy, jak mi to pójdzie, tak? Jakby to są bardzo ważne węzły przesiadkowe. Bardzo ważne parking Pro plus R. Bez których druga linia metra będzie po prostu drugą linią metra, a nie będzie dla mieszkańców podgmin warszawskich. Aktualnie druga linia metra jest po prostu głównie dla osób korzystających z niej w obrębie Warszawy, bądź korzystających z komunikacji dowozowej z aglomeracji warszawskiej. Nie ma właściwie możliwości dojazdu samochodem i zaparkowania na parkingach dedykowanych. Jest tam niby P+R metro brudno, ale umówmy się, to jest prowizorka. To jest po pierwsze, a po drugie, no nie mamy żadnego węzła przesiadkowego na jakimkolwiek z krańców budowy, jakimkolwiek z krańców metra. Jakby metro Młociny tutaj całkowicie deklasuje to wszystko, nawet jeżeli ma niedziałające przejście na górze, niewykorzystywane tak jak było planowane, to i tak to jest najlepszy węzeł komunikacyjny, jaki mamy w Warszawie. No i jest jeszcze oczywiście Aleja Krakowska. Ale tak, brakuje węzłów komunikacyjnych, zatem to wie, ale nie ma pieniędzy. Tak w dużej skrócie to mogę skomentować. A, i broni oczywiście P+R, Połczyńska i Żerań, twierdzi, że w przyszłości będzie większe wykorzystywanie kolei, więc będzie więcej osób korzystało, a przy Połczyńskiej to przypomina, że tam ma być w przyszłości stacja kolejowa, więc wiecie, będzie wykorzystanie. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. No i ostatni temat, jak zawsze, oczywiście sondaże, mniejsze styl i nowa część. Zanim tutaj przejdziemy do nowej części, to tak sobie przelecimy, to jest mniej więcej, która dzielnica Warszawy jest najbardziej wykluczona komunikacyjnie? Według Was, właściwie według większości z Was, to jest Wawer. Na 1300 głosów 34% Was zagłosowało w ten sposób. Następnie, czy w Warszawie jest za mało miejsc parkingowych dla rowerzystów? 1100 głosów, większość z Was stwierdziło, że jest za mało. 58% z Was, że jest w sam raz 15%, jest za dużo 9%. I nie wiem, nie mam zdania, 18%. Następnie mamy kolejny sondaż, czyli czy drogi rowerowe powinny być budowane również z daleka od dróg z samochodami? No i tak, większość z Was na 1000 prawie głosów zagłosowało, że powinny być z daleka od dróg z samochodami. 79% z Was zagłosowało właśnie w ten sposób. Powinno być wszystko razem 12% z Was. Nie wiem, nie mam zdania, 9% z Was zagłosowało na tą opcję. No i zupełna nowość, quizy, mniejsza z tym. Dostałem opcję od YouTube'a robienia quizów. W skrócie zaznacza się opcję odpowiedzi i dostajecie informację, czy ona jest poprawna. Takich quizów będzie teraz trochę więcej. Pierwszy quiz, dosyć łatwy, co zauważyłem w waszych komentarzach, czyli na 1500 głosów, całkiem dużo. Pytanie brzmiało, która z tych stacji metra została oddana jako pierwsza do użytkowania? Zacisze, Politechnika, Centrum czy Plac Wilsona? Oczywiście jest to Politechnika, bo cały odcinek od Kabat do Politechniki został oddany do użytku jako pierwszy. Większość z Was tak zaznaczyło, 79% Was stwierdziło dobrze, 13% stwierdziło, że Centrum, 6% Was stwierdziło, że Plac Wilsona i 2%, że Zacisze. Bardzo ciekawe. Także takie tutaj ciekawostki. No i quizy mniejsza z tym będą się pojawiać jeden w tygodniu, na razie na stronę zobaczymy, jak Wam się spodobałem. Jak Wam się bardzo będą podobać, to wtedy rozwinę może możliwość quizów jeszcze do dwóch w tygodniu. Pamiętajcie, że sondaże mniejsze z tym pojawiają się na karcie społeczności i na całej stronie głównej YouTube'a mniej więcej 2 razy w tygodniu, quizy raz w tygodniu, konkretne dni, tak jak dobrze pamiętam, to jest niedziela o 12, quizy będą we wtorek o 12 i w czwartek o 12 będzie kolejny sondaż mniejsza z tym. I tak mniej więcej to jest posegregowane i tak to jest ustawione na dużo do przodu. Ja zazwyczaj sondaże mniejsza z tym ustawiam na miesiąc lub jeszcze więcej do przodu, więc to, że one czasami trafiają w tematykę, co aktualnie jest popularne i ważne w mediach, to jest dosyć, bym powiedział, mocny przypadek. No i na koniec bardzo Wam dziękuję. Co jest Was jest tutaj więcej? 11 436 osób już aktualnie subskrybuje mój kanał. Dziękuję Wam bardzo za to serdecznie. Jak Panie widzicie, jestem trochę przymulony, bo mnie tu głowa boli. Ale chciałem nagrać już tam mniejsze z tym, bo chciałem Was zaprosić właśnie do tego live'a w nocy o tej 5:10. Jutro będę mieć okazję w końcu przespacerować się w ramach Włośpu po Warszawie z jednym z Was, czyli z widzem. No i do znaczy jutro. Nie, dla mnie to jest jutro, dla Was to jest dziś, czyli oczywiście w sobotę. No i oczywiście w sobotę jeszcze zobaczycie film na temat linii kolejowej numer 7, czyli co tam się właściwie dzieje na tym Wawrze, że pociągi nie jeżdżą. A w niedzielę zobaczymy się w Zegrzu, może też częścią z Was się zobaczy, jak ktoś jednak wstanie i przyjedzie. Proszę bardzo serdecznie, przyjechać się pierwszym pociągiem. Nie mówię, żeby być przed pierwszym pociągiem, który rusza, tylko żeby przyjechać tym pierwszym pociągiem, który przyjedzie pierwszy. No i co jeszcze mogę powiedzieć?
no, będę się starać robić te filmy dalej. Z tego, co jest zaplanowane, trochę ciekawych rzeczy, mogę powiedzieć na pewno, że już nagrałem film o tym, co się dzieje w Wilanowie na Branickiego, bo faktycznie budowa dosyć mocno ruszyła z kopyta. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć! A, jak coś, to ja teraz nie wchodzę na żadne prace budowy, bo nie ma aparatu. Mój aparat aktualnie jest w serwisie, a ten, którym teraz nagram, on jest tylko łączony w domu i mogę tylko tu z niego korzystać. Więc aktualnie żadnych ujęć z ziemi, nie mam jak nagrywać, bo nie mam czynności.